Witajcie, Crazysowe Świry. Tutaj Sullivan, a oto kolejny materiał z lore Crazysa. W tym filmie poruszymy tematykę osób, które przeżyły oskurowania i osób, które mogły nie tylko uniknąć oskurowania, ale także mogłyby być nadal w posiadaniu nanoskafandra. Serdecznie zapraszam. A ty co to odpierda... Już dzwonimy do Paku Atoy! Jak już wspominałem w poprzednich filmach, na przykład z filmu Wszystko o oskurowaniach, to są datapady z pełną listą osób wyposażonych w nanokombinezon, które zginęły w akcji, zmarły w trakcie operacji lub przeżyły. Skupimy się na tej ostatniej grupie docelowej, uwzględniając też zaginięcia lub zwykłe uznanie za zmarłych. Jak powszechnie wiadomo, nanoskafander i zawarte w niej funkcje podtrzymujące życie oraz niekończące się możliwości nanitów dają duże pole do tego, że mógł ktoś przeżyć. Zacznijmy więc od wymienienia przykładów oraz z ogólnego opisu na temat danych osobników. Prorok i Psychol. Major Lawrence Barnes i Michael Psychol Sykes są głównymi i oczywistymi przykładami osób, które przeżyły oskurowania. Warto wspomnieć, że obaj byli razem w trakcie swoich poszukiwań Cepida Alfy na bezkresnej Syberii, gdzie zostali wykryci, unieszkodliwieni przez Cell. Jako że prorok był uznany za najbardziej niebezpieczny i zarazem najcenniejszy cel, to został zapuszkowany w komorze z napięciem elektromagnetycznym blokującym mu bez przerwy funkcję nanoskafandra. Tak by przeżył, ale nic poza tym. Reszta funkcji była zablokowana i na bieżąco resetowana. Zaś Psychol, on sam został przetransportowany do Nowego Jorku, czy do Kopuły Wolności i na miejscu został poddany operacji oskurowania, której kierownikiem była z przymusu, by wypełnić dług Claire Fontanelli. Psychol, który przeżył ten mrożący krew w żyłach zabieg, został uwolniony przez buntowników właśnie z Claire Fontanelli na czele i dołączyli razem do ruchu oporu przeciwko Cell. To między innymi dzięki Psycholowi proroka nie spotkał podobny lub nawet gorszy los, jaki mu planował zgotować Cell. Duńczyk oraz Bandyta. Są to dwaj żołnierze z oddziału Orłów, wyposażeni tak jak drużyna Raptor w nanoskafandry pierwszej generacji podczas bitwy na wyspie Linkshan. Styczność z tym oddziałem miał Michael Psychol Sykes w grze Crazy's Warhead. Hey, Psycho, over here. Niezależny dodatek Crazy's, który opowiada losy charyzmatycznego Brytyjczyka po drugiej stronie wyspy, w tej samej akcji co dzieje się Crazy's 1 okiem nomada. Bandyta, czyli Steven Johnson, przez Cell uznany za uciekiniera, terrorystę. Duńczyk, czyli porucznik Daniel Ostergaard, tak samo uciekinier i terrorysta. Służyli do końca walk na wyspie Linkshan w Crazy's 3, to oni wraz z Psycholem uwolnili proroka. Niestety, dwójka żołnierzy poświęciła swoje życie, by odwrócić uwagę Cell od proroka i Psychola. Zginęli przez przytłaczające siły wojsk Cell. Nomad, czyli Jake Dunn, status nieznany. Przykład naszego bohatera z Crazy's 1 i informacje ocenzurowane na jego temat mogło świadczyć o tym, że Nomad nie powiedział ostatniego słowa. Choć w teorii został on uśmiercony w komiksie, to jednak wraz z fabułą Crazy 2 i Crazy 3 ta jego bohaterska śmierć przybiera całkowicie inny sens. Funkcje i możliwości nanoskafandra są niezmierzone. Składają się to sugestie, że funkcje nanoskafandra i jej nieograniczone możliwości mogą świadczyć, że Nomad mógł zostać wręcz wskrzeszony. Jedynie można znaleźć datapad w Crazy 3, który potwierdza, że jest ścigany lub też poszukiwany przez gościa o nazwisku Lockhart. Istnieje prawdopodobieństwo, że również Srebrny Goryl jest zamieszany w operacji znalezienie Nomada. Anthony St. John, pseudonim Święty. Pierwszy przywódca rebeliantów, były żołnierz programu nanokombinezonów. Bliski współpracownik Karla Rusha odnośnie zarządzania ruchem oporu. To po jego śmierci jego miejsce jako dowódca sił rebelianckich zajęła Claire Fontanelli. Pomimo jej braku w kwestii wyszkolenia wojskowego i braku zaufania zwykłych żołnierzy z tego powodu, zarówno Święty przed śmiercią, jak i Karl Ernest Rush wierzyli, że ona sobie poradzi. Nie znamy dokładniejszych okoliczności śmierci Świętego, oprócz tego, że został uznany za zabitego. Srebrny Goryl. Imię i nazwisko nieznane. Ocenzurowane dane w ten sam sposób co Nomada. Można jednak podejrzewać, że ten osobnik jest wierny Cell jako jej agent.
Nie wiadomo także, czy jest wyposażona na kombinezon, czy też był poddany operacji oskurowania. Według datapada, żołnierz ten w trakcie Crazy 3 był w trakcie wykonywania tajnej operacji. Na tyle ważnej i tajnej, że nawet pomimo krytycznej sytuacji Cell w Kopule Wolności, nie przerwano mu misji i nie przydzielono srebrnego goryla do pomocy. Kopuła Wolności została więc zmuszona sobie radzić sama. Inne postacie. Kości. Patrick O'Sullivan. Służył w oddziałach szturmowych Cell, uciekinier Rebelliant. Yeti. Kapitan Tobias Twobeers. Został uznany za zabitego podczas inwazji w 2023 roku, a sam kombinezon zaginął. Trojańczyk. Porucznik Stefanos Milo. Aktywny, rebeliancki terrorysta. Ognisty smok. Sierżant Kwon Kwon Tek. Służył w oddziałach szturmowych Cell. Uciekinier Rebelliant. Lotus. Rebecca Fields. Członkini zaginionego oddziału Jastrząb. Uznana za zmarłą, tak jak reszta oddziału. Jako jedyna z tego oddziału została uznana za zaginioną, pomimo tego, że w Crisis Warhead niby oddział ożył znaleźć ciała całego oddziału. Może to świadczyć o tym, że jej ciała nie znaleziono, a jej przypadek może być niemal taki sam jak u niedźwiedzia. W obu przypadkach są to zaginięcia, gdzie nigdy nie znaleziono ani ciała, ani nanoskafandr. W Crisis 3 można znaleźć dowód, że Lotus jako jedyna została podtrzymana jako zaginiona w boju, gdy reszta oddziału na 100% została uznana za zabitych. Na tym lista potencjalnych ocalałych lub osób, które przeżyły skurowania, się kończy. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to, że wielu dołączyło do ruchu oporu, a tak naprawdę do czynienia mamy wcielając się w proroka? To tylko mieliśmy do czynienia z bandytą i Duńczykiem, którzy niestety szybko zginęli. O świętym możemy dowiedzieć się zaledwie z datapadów lub z dialogów. Co do reszty, to zaledwie informacje zawarte w datapadach. Fakt jest taki, że niewielu potencjalnie przetrwało. Niestety, to koniec dzisiejszego materiału. Wiem, że krótko, ale fabuła Crisis jest długa i pokręcona niczym makaron spaghetti. Tym bardziej, że opowiedzenie wszystkich rzeczy w jednym wideo byłoby nieciekawe i wolę opowiadać konkretnie poruszone tematy, nim to jeszcze bardziej rozwijać i mieszać wam w głowach. Dziękuję za uwagę. Sullivan out.